Łukasz, dziękuję Ci za piękną zapowieść tej historii, która będzie miała trzy akty. Akt, kiedy się rodziłem, akt drugi, kiedy rodził się lider i akt trzeci, co z tego wyszło w praktyce. Akt pierwszy, kiedy rodził się lider. 22 czerwca 1981 roku, mała wieś pod Szamotułami. Tego dnia się rodziłem. Dobrze usłyszałeś, na wsi, nie w szpitalu. U nas na wsi, to ojciec mówił, to nie ma sensu, po co tam jechać do szpitala jeszcze, czy będzie wracać bez sensu, a tak się nowa gęba do wykarmienia tutaj urodzi i niech się już czuje, że ma pracować. No i tego dnia, w samo południe, zakwilił głos dziecka. To byłem ja, urodziłem się jako czwarty z rodzeństwa. Czwarty, który zawsze miał najkrótsze rączki, bo był po prostu najmniejszy. I skreślono mnie na samym początku. Mówili, on na siebie nie zarobi. Jak on ma iść w pyry? Jak on ma buraki ciąć? Jak on ma takie małe, krótkie rączki, bo jest zawsze taki najmniejszy. I ojciec tak całe życie mi pokazywał, że to się nie uda, że się nie uda. A mnie z drugiej strony ciągnęło do traktorów. Traktory to była moja pasja. Wiedziałem, że tam nie trzeba mieć długich rączek. Wystarczą krótkie rączki, byle tylko dosięgnąć do tych wszystkich dźwigni, przekaźników, włączników, że czasem warto spojrzeć na tę wskazówkę, która nigdy nie wiadomo, co pokazuje, bo ona zawsze tak macha się, nie wiem. Siedzi, kto siedział kiedyś w traktorze, ręka do góry? No właśnie. I co pamiętacie z tego? Pewnie tą wskazówkę, która macha. Do dzisiaj nie mam pojęcia, co to jest. Ale kiedy się urodziłem i do dziś, kiedy wsiadam na mój traktor, nic się nie zmieniło. Ta wskazówka zawsze w tej naszej wsi drga. I teraz, cóż z tego jest, co z tego wyniknęło, jak ja na siebie zarobiłem na tej wsi? No bo wiesz, jak się rodzisz na wsi, no to musisz na siebie zarobić, bo będą mówić na ciebie, że gęba, która się urodziła, która nic nie przynosi. Krótkie rączki, pasja do ciągników. To co ja mogę robić? Mogę innym mówić, w jaki sposób można tym traktorem jeździć. Nauczyłem się tego, przeczytałem cztery książki na ten temat. No, jedyny z czterech naszego rodzeństwa potrafiłem czytać. Ojciec powiedział, że gdybyśmy mieli siorę, gdyby jemu się udało, tam wiesz, dziurawca na wsi mieć, to na pewno ona by umiała czytać. A ja go tak zaskoczyłem, nauczyłem się czytać. Jedyny z całej rodziny potrafiłem, więc było wiadomo, że mogę zająć się tym, żeby uczyć innych jeżdżenia traktorem. Ale nie byle jakiego jeżdżenia, tylko jeżdżenia z rozumem, z wiedzą, po co ty chcesz tam w ogóle wyjechać w to pole. To pytanie zadawałem przez 20 lat na tej wsi. Wiecie, że tylko kilka osób potrafiło odpowiedzieć na to pytanie? To jest przerażające. Wy jesteście liderami, zupełnie naturalnymi liderami w Toastmasters. Co ja będę wam o tym mówił? Ja wam powiem o tym, jak to wyglądało na wsi. Rola lidera na wsi sprowadza się czasami do tego, że trzeba komuś pod sklepem otworzyć browara, bo mówią, ty, alfa, omega, weź to otwórz, bo my nie dajemy rady, a ej, mój ząb już się wyłamał. Lider to robi. Lider co jeszcze robi? Lider może zapytać, po co ty chcesz to otworzyć? Ale ja nie o tym. Ja chciałem o tych traktorach. Ten lider z traktorami. Byłem jedyny, który zadawał to pytanie, który potrafił zmotywować kogoś do tego, żeby się zastanowił, dlaczego ta wskazówka całe życie mu tam drży. Legenda mówi, że jeden ją naprawił, ale później serce mu siadło, bo się dowiedział czegoś niedobrego. Takie są porażki lidera na wsi, kiedy zadaje zbyt wiele pytań. Coś jeszcze mogłem zrobić? Nie byłem w stanie nigdy wywrzeć presji na wszystkich. I tu przechodzimy do tej trzeciej części, jak wywarłem presję tylko na jednego brata, tego najstarszego. Ojciec go skreślił, bo się zakochał w chłopaku. Na wsi zakochać się w chłopaku, Jesus. Niepojęte, ale tylko jego udało mi się nakłonić do jednej rzeczy. Taki ze mnie lider, że potrafię punkt, wiesz, jeden do jeden, udaje mi się coś zrobić. Taki lider. Namówiłem go na wyjazd do Chorwacji. Gadnij czym? Traktorem. Tym. Pojechaliśmy. Ja swoim, on swoim. 1658 kilometrów w jedną stronę. On mówi, ty brachol, wiesz ile to wachy musi spalić? On mówi, wiem, tyle ile trzeba. Tylko wiesz, oni nie mają czerwonej tam. Spoko, mają Lidla. Ho. To już było wiadomo, nie? Mój brat taki najbystrzejszy nie jest, ale tam czytać potrafi, nie? Lidla, Aldi, McDonald's, to umie, ale więcej to już nie do końca. Kiedyś zatankował benzynę traktora. Jełop, kompletny jełop. No ale dobra, no jak się na cyfrach nawet nie zna, trzeba mu, wiesz, liczyć, kiedy tam jego żona ma te
Dobra, bez przesady. Jedziemy sobie do tej Chorwacji na traktorach. Udało się dojechać. Miejscowy klub rolników, jak się dowiedział, że my przyjechaliśmy spod Szamotu na traktorach do Chorwacji, wręczył nam puchar. Puchar srebrnej chłodnicy. Gdzieś tutaj miałem. On się mieści w tym pudełku, ale to kiedy indziej ci powiem i pokażę, jak on wyglądał. To by było tyle, ale mieliśmy przygodę. Może nie mieliśmy, tylko ja miałem przygodę. Dzisiaj liderskie wyzwanie, pomóc światu i jadę na to nasze spotkanie. I kogoś tu na obwodnicę musiałem wyciągać w tym deszczu, w tej chlapie wszystkiej. Te małe samochodziki, wiesz, pociskają sobie w tej wodzie, a ja niczym król siedzę z pozycją boczną ustaloną na traktorze i obserwuję wszystkich dookoła, jak tam brodzą w tej wodzie. I nagle patrzę, znajoma twarz. Agata. Agata, nie pochwaliłaś się na początku spotkania, jakąż to pomoc ci mogłem zaoferować. Oj, Agata, weź tą linę se przyciąg, weź ją tam podłącz i ja cię wyjmę z tego rowu. Bo Agata chciała ominąć jakiegoś innego wariata, no i wjechała do rowu, a wiecie, jak oni, te debile, robią te autostrady, te obwodnice, to wiesz, kradną wszystko tam na tym. Wiem coś, bo mój brat tam drugi tym się zajmuje. No to Agatę wyciągnąłem z tego. Dzięki temu Agata się dowiedziała, jak to jest jechać traktorem. I cały czas mnie podpytywała, ty, bo mówią, że ty takiej w pozycji bocznej ustalonej gadasz. A więc tak, jak się urodziłem na tej wsi, ojciec powiedział, no, pozycja boczna ustalona, matka kolejnego wydała na świat darma gębę. Ten to... I ten zaczął płakać. Ojciec mówi, on tylko gadaniem zarobi na życie. I tak od tamtej pory zawsze siedzę tak sobie bokiem, patrzę z tego traktora i opowiadam, bo ja już nawet nie muszę patrzeć przed siebie. To mi mówi ten, mój tam, ten, którego tam kołczuję na tym traktorze, mówi mi, co mam robić. Więc jak mogę ci dać radę, jeżeli cię skreślają na początku życia, znajdź sobie hobby, znajdź sobie pasję, znajdź sobie to coś, naucz się czytać, jak jeszcze nie potrafisz, przeczytaj kilka książek i będziesz mógł nawet na wsi zrobić karierę coacha. A później będą o cię mówić legenda, która do Chorwacji dojechała traktorem.